Przyłbica spawalnicza 3M Speedlast G501. Przyłbica ta występuje w dwóch rodzajach filtrów. Oba posiadają technologię Natural Color, która sprawia, że kolory widziane przez przyłbicę zbliżone są do tych naturalnych. Dodatkowo filtr G501 VC posiada technologię zmiany kolorów, dzięki czemu to użytkownik decyduje, czy widzi barwy w sposób naturalny, ciepły czy zimny. Dodatkowo filtr ten posiada regulację zaciemnienia od 8 do aż 14 dyn. Z kolei filtr G501 TW posiada regulację zaciemnienia od 8 do 13 dyn, ale dedykowany jest do spawania punktowego. Dzięki pośredniemu zaciemnieniu oszczędzamy swoje oczy. Filtr po zgaśnięciu łuku spawalniczego przyciemnia się na 2 sekundy do stanu pośredniego, po czym jeżeli łuk ponownie się nie zapali, dopiero przechodzi do stanu rozjaśnionego. Dodatkowo filtr posiada aż 4 sensory detektory łuku spawalniczego, a czas działania jego baterii sięga 1500 godzin. Przyłbica ta posiada podnoszony wizjer, dzięki czemu możemy jednocześnie łączyć pracę spawacza oraz szlifierza. Dodatkowo możemy całkowicie zdemontować wizjer, dzięki czemu obniżymy wagę naszej przyłbicy aż o 36%, co znacznie zwiększy komfort naszej pracy. Przyłbica ta współpracuje z systemem AdFlow z wymuszonym obiegiem powietrza, co zapewnia nam najwyższą ochronę dróg oddechowych klasy TH3. Dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba, możemy podłączyć do niego sprężone powietrze. Warto też wspomnieć o tym, że nowa, unowocześniona bateria wystarcza nawet na 10 godzin ciągłej pracy. W przyłbicy zadbano również o nowoczesny system kontroli przepływu powietrza. To użytkownik decyduje o tym, czy powietrze ma płynąć na wizję, czy bezpośrednio na twarz. Płynąć ma z góry, czy też z boku. Do przyłbicy możemy zamontować również dodatkową latarkę, która energię będzie czerpała z akumulatorów AdFlow. Dodatkowo o komfort użytkownika zadbano poprzez specjalnie skonstruowaną więźbę, która poprzez wiele systemów regulacji zapewnia odpowiednie rozprowadzenie sił nacisku po głowie użytkownika. Przyłbica posiada również moduł Bluetooth, dzięki czemu w łatwy sposób możemy ją sparować ze smartfonem za pomocą aplikacji Connected Equipment. Użytkownik dzięki temu może sterować ustawieniami przyłbicy, zapisywać czynności konserwacyjnej oraz zyskuje dostęp do wielu statystyk oraz instrukcji użytkowania. To była przyłbica spawalnicza 3M Speedlast G501.